New homers. Cześć, tu Olga Drenda i Jacek Paśnik. Witamy w naszym podcaście Dziś, w którym rozmawiamy o współczesności, zahaczając o przyszłość i przeszłość. Zawsze jest dziś. Cześć, witajcie w podcaście. Dziś tu Jacek Paśnik i Olga Dranda, a my gościmy dziś Dorotę Masłowską. Dzień dobry. Artystkę. Ja zastanawiałem się, jak ciebie przedstawić, i ja mam w ogóle problem z przedstawianiem ludzi. Moje przedstawianie ludzi trwa często w tym programie około pięciu minut, więc sobie. A szczędzę. czy jest jakaś jednostka taka psychiatryczna na problemy z yy, przedstawianiem ludzi? Nie wiem, miałam w ogóle problemy z byciem rozgadanym, więc myślę, że to jest... Nie wiem, nazywa się ta jednostka psychiatryczna Jacek Paśnik po prostu, tak sobie przyjmijmy. Uznałem, że przedstawię ciebie jako artystkę, dlatego, że w momencie, w którym słuchamy tego podcastu, już prawdopodobnie wyszła twoja płyta po, po emisji te, tego podcastu. Tak, tak, ehm. my musimy teraz zachowywać się, jakbyśmy byli już w przyszłości. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak musimy sobie bajać. I ja myślę, że... Po przesłuchaniu Twojej płyty, myślę, że e, przedstawianie ciebie jako artystkę hip-hopową czy rapową byłoby jakąś taką czymś, co już zdarzało się ludziom w Twoim kontekście w przeszłości? Czy jakiegoś takiego wtłaczania cię w tę hip-hopową narrację? Jak to właściwie jest? Kim Ty się teraz czujesz? Właśnie. Dorota Kapslokiem, hmm. Bo właściwie. Yy, siedzi tutaj z nami w studio Dorota Masłowska, a jednocześnie Dorota Kapslokiem. Tak. Ta Dorota Kapslokiem zaczęła mi się wydawać optymalna. To znaczy, że jest to taka fajna kompresja mojej osoby. Jak teraz widzę Dorota Masłowska, to wydaje to mi się jakieś przegadane. Yy, no ale oczywiście <coughs> zgodzę się z tym, że, że artystka yy, też jest taką fajną kompresją danych. I yy, a artystka hip-hopowa już yy, niepotrzebną szufladką, w której prawdopodobnie zaraz przestanę się jakoś yy, nie tyle mieścić, co po prostu wygodnie czuć. Ale wcześniej próbowano to robić, nie? że często było tak. To znaczy, jak na przykład wyszła wojna polsko-ruska w 2002 roku, to był moment, w którym polski hip-hop był taki gdzieś tam. Wreszcie zwrócono na niego uwagę. On był w mediach, były to jakieś takie kuriozalne programy, w których peja z ostrym siedzieli w buwie, w którym w ogóle wcześniej nie wiem, gościł George Bush na przykład. Nie wiem, kto to wymyślił w ogóle, żeby wrzucać peję i, i e, ostrego no i ogóle, do Buwu. Czego to była próba? U no. moim zdaniem, to było u u młodzieżowienia młodzieżowienia. Y, Buwu czy y, kultury wysokiej? Aha. Tak, bardziej chyba wrzucenia, jakiegoś takiego mariażu kultury hip-hop z kulturą wysoką. Takim, tak, takiego że, bardzo... że literacji są kumaci. Tak, tak. I otwarci. No to, 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 to było niewątpliwie ciekawe. Ym, tak jak wiecie, ja jestem wielką fanką wystąpienia wujka Somożłona Nike i Miszka Koterskiego, który prześladował mnie, przynajmniej na tym Nikę, na którym ja dostałam Nikę czyli nagrodę Nike, która sprawiła, że nie jestem już randomem. <laughs> Właśnie przyszedł mnie misiek koterski z piłką koszykową, przebrany za, za, w koszulkę Lakersów, czy czego bądź. I <laughs> rzeczywiście raczej myślę o tym, jako o jakiejś zaskakującej ówcześnie otwartości y, tych wysokich struktur kultury na y, na kulturę młodzieżową i ich dziwne miszmasze, no bo myślę sobie, że tak. takim dziwnym miszmaszem był też e, rower Błażeja. E, no i, 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 i w tym samym duchu było utrzymane to takie, taki, takie intelektualizowanie e, hip-hopu i, i, i próby... Mądrzenia się różnych raperów, noszenia okularów przez raperów. I jeszcze myślę sobie, że to, to jest taki w ogóle ciekawy wątek, bo ja na przykład pamiętam, że kiedy napisałam Pawia Królowej, który był książką bardzo, znaczy do dzisiaj myślę, że jest książką bardzo formalnie dziwną i no i na wyrost oczywiście nazywaną hip-hopową, bo myślę, że czepiącą dużo bardziej z jakichś takich no, muzycznych form w ogóle języka. Muzyczno-ulicznych. No to nie, wiem, nie pamiętam, czy to w Odrze, chyba w Odrze Tadeusz Różewicz, ówcześniej jeszcze żyjący życiem biologiczno-fizycznym, napisał taki rodzaj jakiejś kontry czy parodii Pawia Królowej, właśnie w stylu rapowym. No, i myślę sobie dzisiaj o tym, jako oczywiście było to, no, kości zgrzytały i zęby dzwoniły. No, ale myślę, że była tam właśnie ta taka jadowitość starca, który, no, i oczywiście ta, ta, taki vibe każdy tak może. No i, i, i jednocześnie całoliniowe udowodnienie, że nie każdy tak może. To znaczy, że Tadeusz Różewicz nie potrafi mnie podrobić, a siła jego tekstu polega, w, jedzie, jedzie, że ten tekst jedzie wyłącznie na takiej energii jadu i pomsty. Więc wydaje mi się, że ta koegzystencja hip-hopu z inteligencją wcale nie była taka pokojowa. I to nie... jest bardzo ciekawe, bo też ja wspominam właśnie te początki milenium jako taką epokę jadu i pomsty trochę i że w ogóle no w, ta, świecie, takiego, takich w świecie literatury i w świecie popkultury myślę, że to chyba był e, jakiś e, default mode właśnie jad i pomsta. Żeby trochę, no. trochę jakby się uczestniczyło w teleturnieju Najsłabsze Ogniwo. No, mm, był to jakiś czas y, takich miszmaszów, rozszczelnień i towarzyszących, towarzyszącej tym rozszczelnieniom pomsty właśnie, atmosfery pomsty. Ale teraz ty dokonałaś trochę rozszczelnienia jednak, bo wczoraj właśnie z Jackiem zastanawialiśmy się, y, jakby tutaj usiąść. Do Twojej płyty i ja wypowiedziałam zakazane słowa, <noise> to znaczy, że ponieważ jednak język i frazowanie kojarzyły mi się, wyobrażałam sobie, że on jest na piśmie i że jest to poezja. I wypowiedziałam zakazane słowa piosanka poetycka, bo po czym natychmiast antycypowałam jakąś twoją reakcję, że z pewnością będziesz z tego powodu na mnie zła, tak, i, i wyjdziesz, trzaskając drzwiami, i już nigdy więcej nie odezwiesz się do mnie, ale... Jacek miał jeszcze drugi trap. Tak, ja, ja, ja tak sobie myślałem, jeżeli chodzi o jakiś ładunek emocjonalny, to to jest bardzo hip-hopowe w takim sensie, że jest to szczere. I obok tego jest to też rzecz bardzo smutna. A łykając to od takiej strony formalnej, to kojarzy mi się to z płytami, które ja lubię, jeżeli chodzi o rap polski, nazwijmy to, czyli rzeczami Żyta i Nuna, Niveą na przykład, jakimś takim jest to jakieś takie. Bardzo stukane, momentami właśnie gadane wręcz, i jak rozmawialiśmy z Olgą o tym wczoraj i gdzieś szukaliśmy tych tropów, ja jakiś czas temu oglądałem jakąś rozmowę z Bąkowskim. Jestem dużym fanem płyty Voyager. Zdaje się ostatni albo jednej z dwóch jakichś tam ostatnich jego rzeczy. I on powoływał się na swoje inspiracje mówił na przykład o siekierze, rozbierał w ogóle czerwoną siekierę, że to były rzeczy bardzo inspirowane. Powiedział w ogóle, że czerwona siekiera jest bardzo podobna do 17 seconds the cure i to jest też moim zdaniem jakiś trop Powiedzmy bardzo szeroki, może to jest takie trochę na wyrost i gdzieś skakanie po tematach, ale myślę, że jest w tym też taki cold-waveowy smutek. Coś takiego, co e, mnie w ogóle towarzyszy bardzo, jeżeli chodzi o Twoją twórczość w ogóle. Powoływałaś się tutaj na Paw Królowej. To ja na przykład pamiętam, e, czytałem tę książkę na dworcu w Katowicach e, jakieś tam lata temu, ale w momencie, kiedy ten dworzec już był nowy, więc on już był taki piękny, unijny, i ja pamiętam, że czekałem. E, na pociąg z Katowic do Łodzi kawał czasu, i po przeczytaniu tej książki rozejrzałem się dookoła i pomyślałem sobie, Jezu, jakie to jest wszystko płaskie, jakie to jest straszne, jakie bardzo dojmujące. Myślę, że y, jest tam ogromny ładunek smutku w tej płycie. Um, ciekawe tutaj przywołana ta y, nowa Aleksandria y, Siekiery. No, jakaś jedna dla mnie z bardziej formacyjnych płyt której słucham przez całe życie, więc na pewno ona w jakiś sposób się odbija w tym, co ja robię. Ostatnio pakowałam taką paczkę hmm, chyba pięciu książek, najważniejszych w mojej bibliotece. I oprócz berów śląskich i e, Azylu Folknera zapakowałam właśnie Tomik Tomasza Adamskiego z tekstami z Nowej Aleksandrii, które, które są. Um, dziwne, tajemnicze niezrozumiałe, a w jakiś taki mm, przenikliwy, dotkliwy sposób bardzo zrozumiałe. No i myślę, że to jest trochę definicja dla mnie poezji. Poezji, której w sumie mm, nie czytam i nie lubię. I e, Olga, jak powiedziałaś e, o piosence poetyckiej, oczywiście to jest e, coś, o czym wiesz, że mnie przyjmują po prostu dreszcze e, wstydu, kiedy to słyszę. Dlatego ja, się. ja również wypowiedziałam te tak. słowa. Ostrożnie tak, że tak, język, język stanął mi nieco kołkiem. <laughs> tak, ale jednocześnie ja wiem, że niestety tak jest. Właśnie, że to jest energia, którą też pracując nad tą płytą, płytą usiłowałam się posłużyć. Że i chociaż jej się brzydzę i chociaż jest dla mnie bardzo dystansująca, i piosenka poetycka jest dla mnie, piosenka aktorska w ogóle z literackim tekstem, jest dla mnie zjawiskiem no takim nie użyję, nie użyję taki, tego takiego okropnego słowa cringe'owym, ale no, przenikającym mnie dreszczem obrzydliwości, nad którym też oczywiście dreszczem, jako artystka, się zastanawiam. To znaczy, co y, takiego w tym jest? Ymm, jaki rodzaj obnażenia, delikatności, kiczu? Ymm, Przejęcia y, tam jest, że ja się tak tego wstydzę, tak się tego brzydzę. I dlaczego też w swojej sztuce mimo to usiłuję się do tego zbliżyć i tej emocji użyć? Myślę, że gdzieś tutaj jest właśnie jakiś taki y, wątek. Takiego obnażenia wrażliwości. Właśnie mhm. wydaje mi się, że może nam brakuje takiego polskiego odpowiednika y, kategorii, która istnieje w muzyce międzynarodowej i nazywa się spoken word. Czyli po prostu jest to muzyka mówiona, y, do której pasuje naturalny głos, a nie taki modulowany, aktorski Ustawione. właśnie jak w tej, y, jak w piosence aktorskiej, gdzie po prostu wszystko musi być duże i wszystko y, musi być y, pisane... W bardzo wielkimi literami i każda emocja musi być bardzo, bardzo mocno podkreślona. Natomiast właśnie w tej muzyce mówionej może być naturalny głos i też mogą być bity na przykład, nie, niekoniecznie gitara akustyczna. Myślę sobie, że... Hmm. Że, że a propos hip hopu, z którego jeszcze pewnie będę się długo tłumaczyć, no bo dla, na pewno dla, dla jednych sama obecność właśnie takiego syntetycznego bitu jest już czymś znamionującym muzykę hip hopową, dla innych sposób, w jaki ja artykułuję, treści, które wnoszę, są kompletnie. A hip hopowe albo wręcz antyhip hopowe, z czym e, ja się w jakiś sposób zgadzam, bo mm, wchodzę w tę formę mm, używając jej e, dość pretekstowo, żeby wprowadzić do niej treści, które nie mają prawa się w niej znaleźć. I mm, myślę, że od początku y, chcąc taką płytę zrobić, planując ją, wiedziałam, że chcę. Że, że chcę po prostu wtłoczyć y, w, w ograniczenia tej formy y, rzeczy, które są kompletnie jej dla niej nieorganiczne. To znaczy, tak jak y, ja odczuwam tę muzykę w jej takiej najbardziej mainstreamowej odsłonie, jako pewne y, y, ciągi popisów, siły, siły werbalnej. Y, Albo nawet jeżeli chodzi o treść, to rozmaite manifestacje mocy, nadrzędności, brania innych pod but, brania kobiet pod but. Jest to, jest to słowo zaprzęgnięte do, i, 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 i zaprzęgające też formę do manifestacji mocy. Mhm. To, co ja chciałam nagrać, to... Tak jak mówię o tym obnażeniu wrażliwości, chciałam ograć delikatność, w ogóle taką nagość, słabość. I, I myślę, że to gdzieś tam to jest dziwne, to jest tajemnicze, i to jest dla mnie wywrotowe. Nie wiem, czy to zostanie w ogóle rozczytane, albo tak, czy tak. będzie to czytane wyłącznie jako odrażające i, i, ym, i zatrzyma się w ogóle interpretacja wszystkiego, co zrobiłam, wyłącznie na tym takim jałowym, ym, jałowym hejcie, że to po prostu nie pasuje i to się nie zgadza, i to tak nie może być i tak nie wolno. Czy, ym, czy jednak to okaże się ciekawe dla kogoś, przejmujące. Ja myślę, że właśnie najciekawsza jest ta taka bezpretensjonalność. Na tym poziomie emocjonalnym, w którym ty rzeczywiście odsłaniasz się z jakimiś słabościami, to jest coś takiego. Dlatego też mówiłem o płycie Żyta i Nuna. Bardzo mi się kojarzy z tym tekstem W oddali, który dla mnie jest jednym z jakichś tam najciekawszych tekstów, powiedzmy hip hopowych ostatnio, w którym Żyto kręci się w kółko i mówi, że mu się chce płakać, że w sumie to wie, ale no nie powie dlaczego, a w sumie może nie wie i tak dalej się jest tam koncentracja jakichś takich wszystkich neuros po prostu, których wcześniej nie było i myślę, że na twojej płycie to jest też bardzo w, w tych wielu kawałkach, nie wiem, w lajkach chociażby, w których jest jakieś, wiesz, skupianie się na, na tej takiej sterowności, byciu podatnym czy nie byciu podatnym na to, co się dzieje dookoła, no to są jakieś takie rzeczy, które... W ogóle nie przystają do tego takiego e, batlowego charakteru hip-hopu, w którym musisz pokazać, że, że jesteś właśnie najlepsza, że. Tak. Albo jesteś mędrcem i już poznałaś życie, więc po prostu albo y, mówisz z ambony, albo Prawie. się wozisz, nie? Tak, no. właśnie y, wydaje mi się, że to jest jakiś taki y, y, ton w hip-hopie, który w ogóle y, najbardziej odrzuca mnie najbardziej drażni i, i to. I, I moje trollowanie hip-hopu yy, bierze się poniekąd też z irytacji tym tonem, ty, tymi papieskimi nutami, które po prostu pobrzmiewają. I yy, to, o czym mówisz yy, o, w piosence, piosence, w utworze odda, w oddali, yy, że ta przypomina mi o tym, że ja miałam problem już nawet z yy, powzięciem tych. Tonów pewności w głosie, które mm -hmm. są tak ważne, bo nie możesz się wahać w tym, co mówisz. I um, kiedy nagrywałam jeden z utworów, um, wydaje mi się, że mi miłość, to bezustannie nagrywałam um, w Odali, mm -hmm. w Odali. <laughs> no i dużo innych takich kiksów, które, nad, nad którymi musiałam pracować jako Osoba pozbawiona takiej y, swady dykcyjnej, ważnej w tym, y, w tym zawodzie. Mm. Y, y, ale przełamywanie tego wszystkiego no, wydawało mi się po prostu absolutnie częścią całego bardzo złożonego i bardzo trudnego procesu przedzierzgania się w, w raperkę. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o niejako, jeśli ja to dobrze odszyfrowuję, trochę potykaniu się o własne słowa. Ja myślę, że to jest coś, co jest najbardziej ujmujące w takim starym hip-hopie. Że bardzo często ludzie, którzy nostalgizują stary polski hip-hop, opowiadają tam o jakichś molestach i o tym, jak, jakie to nie było silne, mocne, jakie to nie było uderzenie. Mnie się najbardziej w tych starych rzeczach podoba to, że ci raperzy się bardzo często właśnie wywalali o własne słowa, jakoś nie, prób wiesz, próbowali tam dokręcać, łamać się, po prostu łamali się na tych bitach i tak. Wiesz, No moją... tak, tak, wiesz, jakby zęby, wada wymowy, wada zgryzu, to tak, wszystko, tak. co cię czyni bardzo gdzieś tam ludzkim, a jednocześnie współczesnego słuchacza bardzo wymagającego doprowadza do szału. I to dalej trwa, bo y, y, ja bardzo lubię trafiać w internecie y, na jakieś... Y, Szkalunki e, krytyków muzycznych albo literackich, którzy narzekają na psucie języka albo psucie wymowy. Nawet sama otrzymałam kiedyś taką wiadomość, kiedy ja jakaś, <grym> jakaś, jakaś e, pani bardzo oburzona. E, irytowała się, że ja nieprawidłowo wymawiam takie głoski jak ś oraz ć", to na dworcu w Katowicach już wspomnianym przez ciebie. E, w, jest e, w taki komunikat, który ja bardzo lubię, ponieważ właśnie ta wada wymowy jest tam podkreślona na e, w, już jakby maksimum regulatora, czy jak to się mówi na śląsku, na FOL, e, ponieważ pani, która wygłasza ten komunikat, mówi, że e, nadjeżdża pociąg ze stacji Zawierce nie zawiercę, tylko zawiercę. I oczywiście to są rzeczy, których ja u siebie nie słyszę, ale właśnie ktoś, kto ma taki czuły słuch na dykcję, już słyszy to bardzo i jemu to strasznie zgrzyta. I tak samo też narzekanie na na przykład zanik odmiany przez przypadki, mhm. czyli właśnie tak. Y, albo, słuchaj polskie rap płyty. Albo, albo odmianę przez przypadki. Ja miałem powiedzieć, że moją ulubioną linijką ze skandalu molesty jest zablatem chujowego komputera Atariego. Tak? <laughs> I to, i, to jest, I to jest wspaniałe. O, o, oczywiście obok My momentu. Ale raczej ludzką twarz komputera Atari. Tak, dokładnie. Tak, jak idę do Aldiego, nie? używam komputera Atariego. Dokładnie, obok momentu, w którym pozdrawiają babcie, też niejako odsłaniając się, wiesz, tam leci w tym intrze po prostu, pozdrawiana jest cała warszawska recydywa, i nagle jest pozdrawiana babcia Hady, nie? Co jest. To jakieś... No a jak y, ja udaje się do lodówki, a tam cebula i trzy jajka. szan <laughs> pe... cebula i trzy jajka, oczywiście. <laughs> to pewnie się sama kulinarna zachcianka. <laughs> Dokładnie. Myślę, Jajecznica że... gotowa. <laughs> Myślę, że to jest też ciekawa kontra do y, tego współczesnego hip-hopu, takiego zalgorytmizowanego bardzo. E... No, właśnie wydaje mi się, że wiesz, oni byli wtedy tak cool, że mogli sobie pozwolić na pozdrawianie babci. Prawda. W tej chwili no ym, wiecie w ogóle wydaje mi się, że ym, no mówiłam to już nie raz, ale mam poczucie, że bardzo ciężko się mówi o polskim hip-hopie, y, bo on jest w tej chwili przemysłem, a nie gatunkiem muzycznym. To znaczy, mm -hmm. że to jest tak jak disco polo po prostu ym, to się stało rodzaj tak, rodzaj, tak. a nie gatunek, I, i że jest tam tak wiele różnych w ogóle odcieni, konwencji i, um, i mutacji tego wszystkiego. No, no to... ale że zawsze, znaczy, jakby ten kor jest, no, naj, na, najbardziej zawsze wypośrodkowany i, no i myślę, że tak jak ja tak właśnie, z i um, no, obliczony po prostu na Złoczeń pieniędzy. No to jest teraz po prostu defaultowa muzyka. Tak, 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 tak. Tak, ale obok... Która przejęła też yy, no, przejęła funkcję popu. Tak, tak, absolutnie. Ale obok tego właśnie myślę, że mm, ta popowość hip-hopu, no nie ma w niej też nic złego, bo jest, jest to na pewno potrzebne i e, wciąż bardziej kuriozalny wydaje mi się jednak moment, w którym hip-hop był traktowany jako e, jakaś ciekawostka i coś takiego. Tutaj wracamy do tego Nickę Chciałem jeszcze powiedzieć, że dotarłem do relacji z tego wydarzenia. E, z, to było w 2004 roku, e, kiedy Nikę. Dostał Kuczok. I rzeczywiście było tak, że na scenie pojawił się wujek Samozło, który. No... Ja mogłem sobie tylko, wiesz, przefiltrować z tego, co przeczytałem, jak to mogło wyglądać, ale yy, no było tam na przykład wspomniane, że wujek Samozło stwierdził, że książka Tartak bardziej mu się podobała od, od Gnoju Kuczoka. Tak, i to, to jest jakiś ciekawy wątek, plus właśnie ten bardzo egzotyczny mariaż, w którym masz wyliczankę gości. Jest tam Józef Oleksy, Krystyna Zachwatowicz <gry> i nagle pojawia się wujek Samozło. O Miśku Koterskim nie Wspomniano, ale m, co chciałbym poruszyć, to to, że na gali nie pojawiła się Maria Janion, która była wtedy. Nie, tak, mhm. ale ona była w ogóle szefową kapituły tej nagrody w, tam, w tamtym roku. Tak, naprawdę. to rzeczywiście, tajemnicze. No, A... Ja pamiętam, że ja poznałam, e, że ja poznałam na przykład Leszka Kołakowskiego mhm. na Nikę i że mm, no, też że widziałam, że poznałam Aleksandra Kwaśniewskiego. Mhm. Że, że to były naprawdę bardzo ciekawe jakby... z dzisiejszej perspektywy tak, jakieś tak, układy to to towarzyskie. znalezienie się wśród takich ludzi ze spiżu. Tak, <laughs> czytałem rozmowę z Tobą, w której e, mówiłaś, że e, podobno Aleksander Kwaśniewski nawet e, jakoś obnosił się z tym, że czytał Twoją pierwszą książkę. Nie, nie, nie? Wiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć. Nie wiadomo. Nie Zawsze wi... bardzo się boję takich <laughs> rozmówców, którzy sięgają tak daleko do archiwów i, i od, jakby wiesz, odgarniają Panią z Mm -hmm. z, z, ze starej prasy i czytają jakieś... Mm. Rzeczy, które wcześniej mówiłam, no bo są dla mnie siłą rzeczy nie, niezwykle po prostu wstydliwe. Mhm. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że bardzo trudną sytuacją jest y, przejść cały okres y, w ogóle do, dojrzewania, wczesnej dorosłości. Y, najgorsze takie intelektualnie po prostu okresy swojego życia, kiedy jesteś no. już no jest się trochę jak taki dwulatek, który. Y, jeszcze nie bardzo wie, jak się tym wszystkim posługiwać, ale już potrafi włożyć palce do kontaktu, wlać wodę do kontaktu. I, i, i moim zdaniem. To jest straszne. Posypuję głowę popiołem za to, że jestem takim sznupiarzem, ale tak. muszę się usprawiedliwić, dlatego że ja tę lampę znalazłem zupełnie przypadkowo. Serio. Na kiedyś miałem, tak? Kiedyś miałem taką sytuację, że wpadłem na nią na stołówce Cekałowicka, do której chodziłem codziennie tam z pracy, bo mieliśmy tam zniżkę obiadową i tam jest taka półeczka, na którą ludzie przynoszą po prostu randomowe publikacje, w zasadzie, bo tam są i książki z czytelnika tego takiego malutkiego wydania i e, nie wiem, jakiś poradnik domowy z 2005 roku i gala z mandaryną na okładce. A i jak czułeś o. lampę właśnie dzisiaj? Wiesz, co no dosyć, dosyć ciekawa. Ja miałem świadomość wywrotowości lampy, taką powiedzmy od dawna. To jest bardzo, bardzo ciekawa też jakaś ścieżka, o której sobie wczoraj myślałem. Na przykład wiesz, w którym momencie ja po raz pierwszy o tobie usłyszałem, i to był moment, powiedziałeś, że słowo cringeowe jest. Jakieś tam kulawe i tak dalej, ale dla mnie to był to był moment poniekąd cringe'owy, dlatego że. Mm zanim poznałem Lampę, zanim czytałem Nachacza, zanim czytałem Ciebie, powiedzmy na jakimś nieco wyższym poziomie kumania, to stało się coś, co pewnie było jakimś twoim największym koszmarem kiedyś, czyli Masłowską pokazała nam po prostu polonistka na lekcji. Jakie to jest wspaniałe, bo patrzcie, tam są wulgaryzmy, a to było w czasach, kiedy my wszyscy chodziliśmy w bluzach hempgru i mieliśmy po prostu, wiesz, przećwiczone tak, te Ale słuchajcie, moim zdaniem tutaj jakby to jest historia o, o tym, o czymś, o czym mówimy trochę od początku, czyli właśnie o. Dziwnym momencie polskiej kultury, no. kiedy dochodziło do takiego y, osypywania się tego spiżu, y, y, że już nie tylko y, Mickiewicz i Konopnicka, ale jest też Kłuczok, tak. <laughs> jest też taka Masłowska, y, I młoda co, co pisarka nim... Olga Tokarczuk. I co z nimi zrobić, nie? Tak. tak, no też trzeba jakoś ich do tej y, literatury tam, no, nie wiem, dosztukować. Tak, ociosać. I... Tak, tak, tak. Nie, poza, tym, brązowa. poza tym, wiesz, to bardzo rezonowało, moment, w którym ja odkrywałem ciebie, czy właśnie na hacza jakoś tak na, mówię, wyższym poziomie kumania, na tyle na ile mogę sobie pozwolić w moim obecnym wieku, czy tam w moim wieku sprzed tam kilku, kilku lat, to to było, to to był też taki czas, że podobało mi się to dlatego, że to bardzo rezonowało z moim smutkiem, wiesz, moment, w którym na przykład, ja oczywiście wszystko to odgrzebywałem z archiwów, no bo przecież kiedy w byliście w tym takim lampowym powiedzmy Piku. Momencie, no to ja byłem we wczesnej podstawówce albo jeszcze w ogóle nie. Więc no na przykład. To jest niesamowite, pamiętam, no nie. Tak, pamiętam, że oglądałem na, TV, na YouTube oczywiście zgrywkę z TVP Kultura, w której właśnie siedział na chacz. było z tyłu podłożone Joy Division i wiesz, i była taka narracja, jakie to jest, wiesz, młodzieżowo smutne, powiedzmy, nie? Więc no było to, było to bardzo, bardzo ciekawe odkrywanie. Ja mam w ogóle też y, takie przemyślenia jak sobie skontrować ciebie z tamtych czasów i ciebie z teraz to jest to e, trochę przeniesione przeniesiona ta wrażliwość w zupełnie inne realia bo jak się widzieliśmy tam kiedyś to gadaliśmy o tym że przecież świat dookoła z tego paskudnego takiego brudnego w ogóle kalejdoskopowego powiedziałbym zmienił się w taki bardzo zunifikowany ale jednocześnie wciąż neurotyczny atakujący taką e, te, Takim kolorem ral, nie pamiętam już tej. tej tak, tej... też nie pamiętam jaki numer, ale to jest z... grafit tak, z, tak. z palety ral. No. Że, I... że wychodzisz z domów na osiedlu deweloperskim masz dookoła 15 żabek, z tym tam pięć takich w ogóle, w których nie pracują żadni ludzie, że wchodzisz sobie na aplikację. Tak, bo maście się gęsto. Tak, tak, a Tak, a lampa jednak i też yy, cały ten. Moment literacki, do którego tutaj uporczywie wracamy i z upodobaniem, to jednak była taka rzeczywistość nor, prowizorek i takiego poczucia, że Polska jest zbyt dużym bałaganem, żeby cokolwiek dało się z tym zrobić, że po prostu musimy się urządzić w tych norach. Mhm. Tak. No, 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 ciekawe, to jest wszystko błędnie, no bo ja to też tak pamiętam. To znaczy, po pierwsze, bida, totalny brak żabek. Ee... Alkohole świata wszędzie, brak kostki bauma, krzywe chodniki. I, i, I mi się to jakoś wszystko, mnie się to wszystko jakoś sprzęga właśnie z tym. Wujek samozłona galinikę, mi się koterski grający w koszykówkę i lampa na chorzej, duni leży na mm, wykładzinie i puszcza kolejki. Wszyscy są pijani, piętrzą się wszędzie takie. Stosy e, propozycji wydawniczych tak. przesyłanych. Leci przez ludzi. muzyka, zespołu partia. <laughs> Totalnie tak. Jednocześnie... W drugim pokoju Wilhelm Sachnal ma wystawę. <laughs> to było naprawdę, to był naprawdę odpał. Myślę, że to były. Tak jak mówimy o tym, takim. Em, o tym rozszczelnieniu. To były czasy rozszczelnienia, tak, tak. jakiegoś naprawdę takiego y, gazowania y, dziwnego i że Dunin był naprawdę tego gazowania jakimś, jakąś y, kluczową postacią, takim prowodyrem i... I rzeczywiście posiada, posiadaczem jakiejś lampy i iskry Bożej w tej kwestii. Wydaje mi się, że też kluczem do tego rozszczelnienia i właśnie tym, co pozwalało docisnąć trochę gazu, to jest coś takiego, co mi się też kojarzy za każdym razem, jak wracam do Osiedla Swoboda. To znaczy, że po prostu to był moment życia właśnie w tej jakiejś wielkiej norze, w której wszystko się nieustannie osypuje i kruszy i przecieka i nikt nie ma pieniędzy ani nie ma perspektyw na pieniądze. Natomiast y, z braku tych luksusów y, być może łatwo było przegapić posiadanie innego luksusu, którego obecnie dzisiaj nie ma, i był to czas wolny. Mm -hmm. I w tym y, czasie można było coś sobie zrealizować, próbować, wiesz, jakiś pomysł, który może wyjdzie, a może nie, coś tam się z niego rozwinie, właśnie że można sobie, wiesz, podziubać gdzieś. Tak. Tak, tak, porobić dziwne rzeczy, po, pobyć swobodnym, no na pewno nie było... E... Niedochodowe można nawet rzeczy robić, nie? Tak, to jest luksus. Myślę, że tak, nie było tego łatwego przeliczenia czasu na pieniądze. No i rzeczywiście no, jest to taka myśl e, sentymentalna, też trochę oczywiście nieprawdziwa, bo to było naprawdę dawno, ale myślę sobie, że... Dunin naprawdę miał coś w sobie i y, stworzył coś niezwykłego, bo przez lampę przewinęło się, myślę, że przewinęli się absolutnie wszyscy, którzy teraz y, tworzą kulturę polską. Mm -hmm. Chociaż y, Lampa też przegrała w dużej mierze przez to, że y, Paweł chciał robić y, luksusowe pismo, o, znaczy nie luksusowe. Luksusowe w tym znaczeniu, że chciał robić po prostu pismo o swoich zainteresowaniach. Mm -hmm. Tak, tak. Co jest coś naprawdę. Y godne podziwu i, i godne poszanowania, ale myślę, że to faktycznie był taki upór daremny. No. Tak, nie do, nie do utrzymania i nie do obrony i też, że po prostu e, zmiany e, zmiany w Polsce, zmiany w architekturze i w kulturze poszły tak szybko, że lampa i, i też zwyczajnie, zwyczajnie moim zdaniem w finansowaniu tak, kultury tak Poszły tak szybko, gwałtownie i w takie strony, że, że lampa nie miała szansy się utrzymać, ale myślę, że miała, u, naprawdę użyźniła glebę. To był Uwczes... taki moment, Uwczesnie. trochę jak wracamy do tej zimnej fali, jak e, Factor Records, które też było takim. E, Projektem marzeń Tonego Wilsona, który to finansował z własnych pieniędzy i tak lekko duchowsko, że nawet podpisywał umowy na gębę ze wszystkimi artystami. No i oczywiście dokładnie te, te same siły zgniotły tak, tak, tenże projekt. Tak. Przedsięwzięcia absolutnie utopijne, ale i, i takie, które przegrywają, ale. Mm. One mają długą siłę rażenia, tak, że wydaje tak, mi się, tak, że jakieś tak, jakiś tak że, że popromiennie działają. Tak, tak dokładnie, że, że po prostu, do, że nie można teraz łączyć kropek, nie? Mhm. Tylko z, y, w jakimś 2050, to już Jacek się nad tym zastanowi tak. w 2050, bo my będziemy y, gdzie indziej. No chciałem powiedzieć jeszcze, że te połączenia wypadają po czasie bardzo egzotycznie że rzeczywiście w lampie czuć jakiś taki pankowy rys. I ja na przykład wczoraj rozmawiałem z Grzegorzem Wysockim, który też powiedział mi, że pisał w lampie. Obecnie dziennikarzem gazety. Olga też chyba publikowałaś w lampie tak, coś tam, Tak, nie? Paweł Donin-Wasowicz zaprosił mnie na łamy lampy, odkrywszy mojego bloga. Mhm. Także... Tak, w, tak. Był, był i taki moment, ja tam pisałam głównie o muzyce. Ale czy jest w tym sugestia, że wraz z jakąś unifikacją, nie wiem, też na pewno bogaceniem się społeczeństwa i tak dalej, zanikła jakaś taka wspólnotowość czy coś takiego? Czy to jest zbyt bumerski statement w ogóle na ciebie? No, na pewno nie bumerski, Taki za, za ogólny, żebym mhm. mogła się pod nim podpisać, ale myślę sobie, że. Zginęła, wiesz co, nierentowność. Tak. To znaczy to, o czym z Olgą przed chwilą mówiłyśmy, czyli zginęła nieopłacalność, że nie istnieją, przestały istnieć rzeczy, które są nie, nieprzeliczalne, takie afinansowe, nie wymagają nakładów i nie oczekują na zyski. Tak, że za każdym razem właściwie, jeżeli ktoś podejmuje się jakiejkolwiek twórczości, to pytanie, kto za to zapłaci, pojawia się gdzieś tam z tyłu tak Jak to głowy. finansować? Tak, skąd tak. dostać na to? Czy to się sprzeda? Dotacje. Tak, tak, tak. Czy to ma szansę się tak, utrzymać? Tak, tak. No? Ja przyznaję, że ja, ja też jestem, jestem ofiarą tego sposobu y, widzenia świata zdecydowanie, że ja nie, nie umiem robić rzeczy tak sobie. No, tak, ale to też myślę, że niestety jest to też kwestia wieku. Mhm. Że po prostu mając 40 lat, mając rodzinę, um, że, że, że po prostu um, trudno myśleć w innych kategoriach. Mhm. Zwłaszcza jeżeli zostaje się właśnie zawodowym artystą. Tak. Um, nie ma trochę ucieczki przed taką rozkminą. Chociaż może to jest higieniczne, tak naprawdę, że wiesz, jeżeli, no. jeżeli coś się od czasu do czasu zrobi y, zupełnie z sufitu, y, to może to jest rodzaj higieny umysłowej. Tak się zastanawiam nad tym czasem. Mm, zgodzę się, to znaczy myślę, że to wręcz jest jakoś y, niezbędne dla ożywienia serca w ogóle, mm. bo jednak myślę sobie, że bez tego artystka i artysta zostają jakimiś takimi jednak przedsiębiorcami i dostarczycielami produktów mm -hmm. um, i oczywiście są ludzie którzy się w tym spokojują i e, to im wystarcza, inwestorzy na przykład mi to nie wystarcza że ja jednak um, że dla mnie na przykład ta płyta jest takim um, porywem serca mm -hmm. że to jest w ogóle poza e, praca poza pieniędzmi mm -hmm. i e, to jest Idealistyczne, po prostu, mhm. że wynika z, nie z planu wydawniczego, tylko absolutnie z potrzeby. Z potrzeby też zrealizowanej, tym zacieklej, im, im większy stawiała opór rzeczywistość. To jest strasznie fajny wątek, o którym już zresztą rozmawiałyśmy kiedyś, właśnie dotyczący tej walki o przemawianie swoim głosem, taki, jaki on jest i jakiejś zaciekłości w uporu w utrzymywaniu, że jednak on powinien być taki, że nie wiem, nie, nie pójdę na kurs emisji głosu, gdzie nauczą mnie mówić radiowo, tylko właśnie będę nawijać po swojemu. <laughs> tak, choć właśnie wiąże się to z wysokimi kosztami emocjonalnymi, yy, właśnie takiego amortyzowania tej yy, nienawiści, którą to budzi. Zwłaszcza w świecie, który jednak yy, algorytmizuje, wyrównuje, cyfryzuje mhm. i, i, i czyści. No tak, i, i po prostu jak nie Tadeusz Różewicz. W, w, jakiś, w jakiś sposób wyraża swoją nieakceptację, to nagle w, młodsza publika Poproszę rapowa, brze, nie? Się, nie? Ale myślę, że to jest dużo... Też ta algorytmizacja mocno to zahacza. Mocno jest to powiązane z y, po prostu poziomem jakichś oczekiwań od sztuki y, i tym, czego ludzie właściwie od tej sztuki są, chcą, czy do czego są przyzwyczajeni. Mam no, tutaj no, na myśli, no. wiesz, że. Y, Często jest takie poczucie, że sztuka, niezależnie jaka, ma być takim brain foodem trochę, że ma być jakaś taka, mm, nie wiem, użyźniająca głowę, jakaś w ogóle dydaktyczna, może też. Tak, no mi, mi się wydaje, że już sama, mm. ciekawe jest samo użycie przez Ciebie słowa o, o, oczekiwania. To mm -hmm. znaczy, że y, wydaje mi się, że, że te że ostatnie, nie wiem, 15-10 lat to jest. Y, Absolutnie druzgocące Aha. przesunięcie mm, odbiorcy sztuki do roli konsumenta sztuki. Tak, tak. Plus w ogóle też, jeżeli chodzi o ten kontekst hip hopowo-popowy, to tu jest duże, duża potrzeba tego dostarczenia rozrywki. Tak. I, i, I to jest takie właśnie, skoro jakiś materiał ma być szczery. E, to to wcale nie musi być tak, że on musi być jakiś wybitnie, nie wiem, interesujący, porywający, czy ma się w nim dziać nie wiadomo co, skoro głównym, nie wiem, uczuciem towarzyszącym w trakcie tworzenia jakiegoś tam materiału jest, nie wiem, apatia, lęk albo mhm. cokolwiek, nie? Dlaczego? No ja myślę, że tutaj jest też ciekawy ten wątek takiego, mm, tego, że hip-hop jest dziedziną sztuki, która nie odżegnuje się i nie wyrzeka się pieniędzy. I w momencie, kiedy te pieniądze są takim e, oficjalnym jej tematem i oficjalnym krwiobiegiem, mm, to w dużo bardziej oczywisty sposób odbiorcy są klientami, którzy po prostu tę muzykę zamawiają od twórców i oczekują od niej pewne, pewnych figur, pewnego poziomu spełnienia pewnych oczekiwań. I myślę, że stąd się bierze też absolutna taka brutalność i roszczeniowość tej publiczności. I w ogóle takie. No, umieszczenie artysty w roli takiego dostarczyciela usługi, firmy w ogóle. No. Tak. Jeszcze z algorytmizacją dodatkowo jest tak, że właściwie wszystkie te zachęty, żeby na różnych platformach odkrywać na przykład nowe rzeczy, no to to słowo odkryj tutaj jest pułapką, bo nie chodzi o odkrywanie, tylko o to, że dobrano dla ciebie więcej tego samego, więcej tego, co już i tak lubisz i czegoś, co jest A ty doskonale zeżrej, podobne. Zeżrej tak, i zeżrzyj. I w momencie, kiedy pojawia się coś z innej bajki, co jakoś nie, nie, nie licuje z, z, z tym kontentem dostarczanym wcześniej, no to ten konsument, odbiorca, czuje się trochę tak jakby, nie wiem, dostał inną zupę, którą zamówił, nie? I czuje się oburzony. Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że stąd bierze się ta... Nie niespotykana w ogóle agresja, którą emanują, emanuje ta publiczność. I myślę sobie, że ta agresja, z którą ja się zetknęłam, też dostarczając w ramach bardzo mainstreamowej wytwórni, która przyzwyczaiła swoich odbiorców do, do dostarczania im określonych usług. Kulturalnych. Kiedy pojawiłam się tam, wzbudziłam no, no, taką nie, myślę, że, że, że oszałamiającą dla samych właścicieli wytwórni agresję i nienawiść jej klientów. No ale myślę sobie, że paradoksalnie tutaj w ogóle docieramy do bardzo ciekawego elementu całej tej konstrukcji, że to mnie czymś na dłuższą metę obdarzyło bardzo... Organicznie związanym z, z rapem w ogóle, czyli taką kontrą, i mhm. taką energią mhm. niezgody w ogóle, mhm. taką, takim konfliktem, olbrzymim po prostu konfliktem, i pracą pod niesamowitą presją. Presją mhm. tej tak, nienawiści, tak. tej pogardy, tej przemocy. No, coś, czego w moim życiu nie ma, coś, czego ja naturalnie nie mam, nagle to się pojawiło i myślę sobie, że było dla mnie bardzo jako dla artystki uruchamiające i takie ożywcze właśnie. Mm. Chociaż w negatywny sposób, ale no myślę, że tak, że, że, że stąd też wziął się tak, wzięła się melancholia tej płyty i też taki jej, do, taka dotkliwość, taka emocjonalność. Ale to ona powstawała w momencie już pierwszych singli, i tam kiedy się już coś działo wokół tych rzeczy. Tak, 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 mhm. Tak. Mhm. tak. Tak, tak. tak taką, miałem, taką miałem gdzieś też refleksję w międzyczasie. Obok tego to jest w ogóle też bardzo ciekawa różnica pomiędzy tym, co było. W rapie właśnie 20-20, już chyba 5 wręcz lat temu, kiedy. Mm... Raperzy tworzący wokół pieniędzy, nie wiem, opowiadający o bogactwie, patrz, nie wiem, TD na pierwszych płytach albo Ace, dostawali po, po głowie. I wtedy receptą na to, yy, czy jakąś kontrą, był taki dydaktyzm bardzo naiwny. I, no, bo kurczę, czego ci, co ci może powiedzieć o życiu facet, który ma 20 lat, nie? No to prawda, to w ogóle jest dla mnie też. Yy... Taki... Um, taka sprawa, dla, dla której pracuję, że... Chciałabym słuchać hip hopu i w ogóle bardzo mnie, ta, mnie to uruchamia, bardzo mnie to ciekawi, i z drugiej strony kompletnie nie jestem w stanie się zgodzić na świat opowiadany przez dwudziestoletnich mężczyzn. To znaczy, że on mnie tak strasznie nie interesuje, jest tak strasznie nie mój, że po prostu mm, mam motywację również taką, żeby. Mm, nie tyle, żeby sama go powiedzieć, to po pierwsze, ale też, żeby drążyć ten kanał, w którym kobiety mogą swoje narracje uruchomić w ten to sposób. To jest jakaś inna baśń. Trochę, nie? Tak. No bo to jest, to jest w sumie taki gatunek baśniowy, nie? W którym bardzo dużo się wymyśla, w którym bardzo dużo się przesadza. W, w tak, kreuje tak. też własnej postaci. Mm -hmm. no, to prawda. To baśniowość hip-hopu. Mm, no, chętnie przeczytałbym takie y, opracowanie w znaku. <laughs> Nie, no jest bardzo ciekawa książka teraz Filipa Kalinowskiego o warszawskim rapie lat 90., i tam może nie baśniowość, ale mm, baśniowa naiwność taka wyłazi z tej książki. I takich gości, którzy łażą zagubieni po jeszcze nie do końca ukończonych osiedlach, że nie ma chodników i oni tam brodzą w błocie, a któryś kupił na wolumenie Glocka. I, 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 ta, I ta spluwa w tym takim postperelowskim świecie jest jakimś wytrychem do tego wy wymarzonego tam, nie wiem, Los Angeles czy czegoś takiego w tamtym czasie. No to jest to coś, co ja też pamiętam od siebie z osiedla i ze swojej młodości. Mhm. I <gryw> oczywiście to jest szalenie naiwne wspominanie tego, no. bo wiadomo, że wkrada się sentyment i wkrada się jakaś taka też y, nierealność. Mhm. Ale myślę sobie, że coś w tym świecie było właśnie, że był ten komponent mhm. wyobraźni i marzenia. Mhm. Które dzisiaj zostało zgaszone przez dosłowność. No i oczywiście przez, mm, przez takie mm, dosłowność. Pod dosłownością mam na myśli bezustanne em, fotografowanie wszystkiego, Aha. bezustanne rejestrowanie wszystkiego i em, to, to są. Warunki, w których... W oczywisty sposób toksyczne dla marzenia mhm. i dla fantazji. Właśnie ja... tutaj, je, je, jeśli mogę, bo, bo chciałem cię tutaj podejść, jeśli, jeśli chodzi o tę spluwę w kontekście kalkulatora w Boim w Warszawie, który ja sobie wynotowałem i który, o który bardzo cię chciałem zapytać. I ja uważam, że ty masz dar do znajdywania takich wytrychów właśnie w, w jakichś przedmiotach. Hmm. Ostatnio czytałem taką, krytyka polityczna wydała w 2009 roku jakąś taką, jakiś taki przelot przez polskie kino pomiędzy 89. a 2009 rokiem i jest tam e, oczywiście e, artykuł wokół wojny polsko-ruskiej i tam głównymi e, wyrazami, które się pojawiają w tym tekście są rzeczowniki właśnie, bo jest tam mhm. nawiązanie do wiesz, e, drzwi tam z ilomaś tam e, gerdami, e, wiesz, do wizjerów, do koca tam z tygrysem, i tak dalej, i tak dalej. Ale obok tego jest bardzo ciekawy tekst Mareckiego o Andrzeju Barańskim, i tam jest opisana. Marecki tam to nazywa metodą etnograficzną, że poprzez wynajdywanie jakichś poszczególnych przedmiotów, pojedynczych drobiazgów, można właśnie, one są trochę portalami do innych światów, do jakichś, wiesz. I to jest, myślę, ciekawe i jest to y, może próba jakiegoś remedium na współczesną taką bardzo płaską rzeczywistość, bardzo taką zuni zunifikowaną, jednoznaczną, że doszukiwanie się drobiazgów i szukanie tych takich... Mhm. Takich machin czasu. No. Może tak być, no. Um, wiesz, myślę, że to, o czym mówisz, zawsze brało się w mojej sztuce z takiego... Mm, że te rzeczy też są jakimś takim odczynnikiem górnolotności e, w ogóle samego aktu pisania, tworzenia literatury i tworzenia sztuki, że to już jest samo w sobie to siadanie w ogóle i otwieranie e, serca i umysłu jest tak pompatyczne, e, że nie wiem, jakiś jakiś odruch skłania mnie ku. Od razu ku potoczności i jej taki, takich, takim różnym rozbrajaniu, to jest Ale bardzo, rozbrajaniu. Bardzo mi się też podoba, że powracasz tutaj w trakcie naszej rozmowy, jednak do mówienia o sercu i tej asnykowskiej frazy. Tak, tak. No, wydaje mi się, że to, to jest jakiś taki. Mm, to są jakieś takie y, rzeczy, do których od jakiegoś czasu rzeczywiście. Na które się powołuje, Bo. To też jest właśnie odczynianie y, cynizmu. Mhm. Dla mnie właśnie kategorie takie jak serce, serdeczność w ogóle, jakiś taki przepływ y, żywych emocji, miłość, że to są rzeczy, których się bardzo brzydziłam jako młoda osoba, które były dla mnie synonimami y, właśnie Asynkowszczyzny i, i tandety, i kiczu. Mhm. W tej chwili wydają mi się to takie kluczowe kategorie, których. Bardzo się trzymam za wszelką cenę, że właśnie również za cenę pluwania mnie przez rozmaite, e, dosłowne albo metaforyczne nastolatki. Ehm, dlatego, że wydaje mi się, to to wszystko nośniki jakichś e, człowieczeństwa w ogóle e, niemożliwe do wyliczenia przez AI. Super. Może to jest naiwne, ale, ale myślę sobie, że właśnie to takie wykrojenie z naszych um, takich, s, 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 spo, jakby to nazwać, wy, wy, wycięcie, z, wyeliminowanie z alfabetu y, w ogóle na przykład serca, y, przyczyniło się do, wydaje mi się, że, że do tej... Do tej ogólnej depresji, do w ogóle do cynizmu, do znieczulenia, do tego, że, 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 że żyjemy w świecie myśli i obrazów, i, a że te emocje są po prostu tak strasznie zdewaluowane i, i zdeprecjonowane. Albo jeżeli są, to są zarządzane. Mm -hmm. że one trochę służą do tego, żeby nimi w odpowiedni sposób Żeby je wywoływać zarządzać. i odwoływać. Tak, wywoływać i odwoływać i też dostrajać jakoś, prawda, tak. że trochę, trochę, tak jakby były programowalne. Tak, do tego to wszystko zmierza i myślę, że to jest e, dlatego jesteśmy tu wszyscy tak smutni. Oprócz nas. Tak, tak. My, dlatego inni ludzie tu, są tak smutni. My jesteśmy tu pogodni, to <laughs> musimy zaznaczyć. No, i inni ludzie strasznie są smutni. I tacy bardzo neurotyczni i bardzo pobudzeni. Pamiętam, że byłem w kinie na ekranizacji i jak wylazłem stamtąd z galerii mokotów, to no, do domu mam stamtąd parę kilometrów, ale uznałem, że pójdę na piechotę, bo czułem się po prostu najgorszym człowiekiem na świecie. Ale nie? obejrzenie innych ludzi w galerii mokotów? To, to jest też bardzo, jest w ogóle czasz... tak, tak, czaszka w czaszcze. Tak, tak, absolutnie. No, to, to jest jakieś inkarnowanie się w tak. ogóle w postaci. W postaci Oglądasz tej, tej ten głowy. film w tym filmie. No, a, absolutnie. Bardzo to było ciężkie przeżycie i. Yy... No, myślę, że to jest coś takiego, co ja mam też. Wczoraj też z Olgą o tym rozmawialiśmy w kontekście twojej twórczości, że ona jest taka nerve-wrenching, że tak powiem, nie? Że, 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 że wchodzisz w to i wyłazisz po prostu. Struzgotany. Mm, tak, tak, przesycony takimi, takimi tymi neurozami, i mm, może niekoniecznie negatywnymi emocjami, ale właśnie myślę, że to jest dobra, y, istotna myśl, że. Pytanie, czy właśnie, czy sztuka musi nas nastrajać pozytywnymi emocjami zawsze? No niekoniecznie. No nie, może no. nie. To znaczy sztuka użytkowa, służąca, do, służąca temu, o czym przed chwilą mówiłaś. Tak, tak są, są playlisty, które do tego służą, wiesz, czy loud mood. No. Tak. Oczywiście one są szalenie czasami przydatne, ale myślę sobie, że ciągle jest, um, ciągle wierzę w taką um, dużą grupę odbiorców, która używa sztuki do pogłębiania swojego istnienia i swojego postrzegania. No, ja, ja chcę ciągle używać tak sztuki i o ile stronie od rzeczy, które mnie ranią y, jako odbiorczynię, to. No, to myślę, że cenię sobie te, które y, potrafią mną potrząsnąć, w ogóle hmm. zmienić jakoś sposób, w jaki myślę. Y, zmienić moje postrzeganie. No to są to, to jest dość niezwykłe, że sztuka może tak działać. Hmm. Tak, ona może nas też y, bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś w znaku w rozmowie z Olgą, że y, właśnie w, w sztuce chyba chodziło tam konkretnie o muzykę, właśnie, że można. Od tej muzyki chłonąć emocje, można te emocje wnosić czy tam przepracowywać, ale to jest bardzo ciekawe i myślę, odbijając w drugą stronę, myślę, że muzyka ta taka w popowym wydaniu może być po prostu bardzo dobrym poprawiaczem humoru, nie? Tak. Ale teraz w ogóle, jak to wszystko mówiłeś, to chodzi mi po głowie, że właśnie kiedy byłam młoda, to lgnęłam ku takiej właśnie potoczności, dosadności i e, wulgarności też, e, żeby wyegzor wyegzorcyzmować z siebie piosenkę poetyczką. A teraz pomyślałam sobie, że to takie w ogóle na przykład mówienie o sztuce, czym jest sztuka. Sztuka jest jakaś, że jest tak, że w ogóle nie mam żenady przed pewną górnolotnością tej dyskusji, że ona mnie bardzo interesuje, że w ogóle właśnie to, to jest tak jak mówienie o sercu i mm, emocjach, że, że to po prostu. Totalnie przestały być dla mnie sztydliwe rzeczy. Super. Że właśnie tak bym chciała żyć. Wracając do jednego z początkowych wątków naszej rozmowy, to ja sobie przypominam, jak parę dni temu z Olgą odsłuchiwaliśmy kilka odcinków naszego podcastu, i ja tak łapałem się za głowy momentami. Myślałem sobie, Boże, ja gadam jak na rekolekcjach po prostu, nie? Hmm. Momentami. Ale dlatego, że mówisz, jak chciałbyś, żeby było na świecie? czy Nie, że wiesz wszystko z próbuje puentować, nie? No, ja myślę, że to jest chorobą pokoleniową i to taką może dwupokoleniową nawet, a może i trzy, żeby wszystko co się mówi, co się wypowiada, w jakiś sposób kurczyć właśnie, żeby Aha, się nie stało... Tak? tak, i żeby się nie stało zbyt górnolotne, to, to trzeba to jakoś tak, tak, ucinać, podkopać, że to właśnie jak w wierszu Świetlickiego do Jana Polkowskiego, Aha. gdzie tam w właśnie on domaga się tego, żeby jednak mówić, że życie jaty i okno, a nie jakieś duże słowa i duże kategorie, i był to jakiś moment wtedy odświeżający, bo to były czasy transformacji, natomiast wydaje mi się, że ta, ta, ta maniera, ona się przyjęła na dobre i na złe, w związku z czym teraz chyba dyskwalifikujemy nadmiernie bardzo dużo słów jako właśnie takie nieprzyjemnie duże. Aha, aha. Ja pomyślałam o tym, jak, um, jak kiedyś y, w takim właśnie, zanurzona w jakiejś galerecie y, popowych piosenek z radia jakiegoś tam, powiedzmy, podejrzewam RMF FM, y, usłyszałam frazę y, Widzisz życie to ja i ty. życie z dżemu? Tak. Życie to, to ja i ty. To tak to drzewo i kwiat. Tak. tak. I że to mnie tak przeniknęło. Pomyślałam sobie... Jezu, to jest po prostu. Nawet nie wiem, czy łzy nie zaczęły mi płynąć. Na myśl, że jest to tak y, ogromnie kiczowate, a jednocześnie coś w tym jest tak przenikającego. Zdarzają się takie momenty jeden z moich ulubionych momentów w odbiorze czegokolwiek, czy raczej jakby w, w odbiorze czyjegoś odbioru, bo zawsze mnie interesuje, jak inni ludzie słuchają, jak inni ludzie czytają, co z czego potrafią wysłyszeć. To jest właśnie wtedy, kiedy jakaś najbardziej banalna, radiowa piosenka, która dla mnie jest tłem, i nawet nie zwracam uwagi na to, co się tam dzieje. Um, okazuje się potem, kiedy patrzę w komentarze na YouTubie, um, że są ludzie, dla których to jest piosenka życia mhm. i um, której tekst analizują trochę um, tak, jakby tam faktycznie jakby to nie były takie jakieś frazy z generatora. Um, tylko jakby tam faktycznie była zaszyta jakaś bardzo, bardzo istotna prawda. Piosenek, tak. I y, w, ja szalenie to lubię, bo myślę, że w takim razie właściwie nawet jakaś najbardziej zalgorytmizowana twórczość nie musi być spisana na straty. Tak, a ja jeszcze pomyślałam, że. Mm... Po pierwsze, czasami wydaje mi się, że nieważne, jakie piosenki mają słowa, że, że nawet gdyby to było, gdyby poprzestawiać wszystkie sylaby, to um, coś takiego jest w piosence, że i tak ona znajdzie, że każda potwora znajdzie swojego amatora, a po drugie, że zdania takie jak życie to ja i ty, że one są już w obiegowej opinii ym, grafomańskie i tandetne, i dlatego ja do nich lgnę. To znaczy, że ja chcę je z powrotem wprowadzić do obiegu jako, jako po prostu trolica języka. I że ja chcę znowu wprowadzić je do obiegu jako głębokie. I to chyba jest moja obecna taka, moje największe obecne zainteresowanie artystyczne. Misja, ale Misja. to się ocierało takie trochę hip-hopowe językotwórstwo w ogóle w moim odczuciu. Że hip-hop wtłacza przecież wyrazy, które są, mm, tak. nie wiem, tak, wiesz... Tak skompromitowane, no. no. Z jakichś grypsery na przykład, albo wiesz z takich rejonów, które nie istnieją na wiesz, przystankach autobusowych i w kawiarniach, a 20 lat później jednak istnieją. Nie? Tak, tak, tak. Tak, bo, bo hip-hop to, co mnie w nim najbardziej pociąga, to szacunek. Jest. Na przykład, nie? no to, to jest tak. jednocześnie duże słowo, a zarazem uliczne. Uliczne, skompromitowane, no, mhm. ma wiele odcieni. Ale, ale myślę, że to, co mnie bardzo pociąga, że hip-hop jest jednak. Y w swojej idei przestrzenią jakiejś wolności językowej. To znaczy, że można w, w jego ramach naprawdę wiele, naprawdę wszystko. Można popsuć, nie? Też, tak. to jest coś bardzo jakieś ekscytujące. Absolutnie i to tylko dodaję. Już mówiliśmy o komputerze Atari i mi jeszcze mm -hmm. przychodzi do głowy e, najbardziej podoba mi się Oscar z problemu w momencie, w którym mówi dnia drugiego wyszłem z domu. I to jest na jednej z dosyć tam no, świeżych, no nie wiem, sprzed pięciu lat płyt powiedzmy. No, ale mnie ktoś napisał pod moim nowym singlem: e, Ktoś tu ma ambicje inteligenckie, a mówi w ogóle, zamiast w ogóle <noise> uszy krwawio. Ojej, ale to Właś też jest takie To też jest takie duże słowo, że ktoś y, po prostu faktycznie mówi, że mu uszy krwawią, albo że tak, że mu oczy krwawią. I wyobrażasz <susurw> tak, to sobie, nie? Tak. Że ja, ja właśnie za każdym On razem... On naprawdę cierpi. Tak, za każdym razem, jak ktoś tak mówi albo pisze, to wyobrażam sobie, że naprawdę jest, y, jest, jest godzien y, jakiegoś głębokiego współczucia, skoro y, tak mocno odbiera. Tak. Y, jednak piosenka jest w stanie tak, tak bardzo mu wywiercić to ucho. Tak, że jego okulary wrogowe o prawie napełniły. bo Ebonitowa tak. laska też e, została splamiona. Ja myślę, że to się wszystko komplementuje, że ktoś pisze, ciśnie po Twoim języku, który on określa jako Basic Polish, pisząc tym Basic Polish i nie będąc tego świadomym. Tak, tamto... tak. Ja to też odczuwam po prostu jako ściśle sprzężone, komplementarne i spójne i w ogóle w jakiejś takiej, właśnie w jakimś takim w jakiejś totalnej synergii. Mhm. I jeszcze tu jest taki wątek, że feedback to jest poniekąd układ zamknięty, że nie, przy, nie, wiesz, nie da się dyskutować z odbiorem tak. czegoś, nie? że tak. najgorsze, co by, się, co, co by można było zrobić, to odpowiadać. Tam. No, wiesz, żyjemy w, w kulturze orzeczenia. Tak. Mhm. tak, tak, to jest w kulturze orzeczenia i w kulturze prawienia, że myślę, że tak. jakiś y, w, głos własny jest traktowany jako ostateczny, w sensie opinia. Tak zastanawiam się nad klamrą, ale Olga, jesteś lepsza w takie rzeczy. No nie, to teraz teraz mnie wytypowałeś. Ja, nie, ja po prostu... Tak. Ja, ja po prostu mnie. Nie, bo ja, ja, oczywiście, no, ja się staram teraz zabezpieczyć sobie tyłek tym, że e, mówiłem o płętach i bardzo chcę uniknąć puenty pod koniec naszego spotkania. Nie, nie dziś po prostu. No. <laughs> Tak, to, to dziś, w dziś. No, mnie to błędny. interesuje, co mówisz, bo to, to znaczy, że, że, że kiedy mówimy tu o czymś, twój umysł cały czas wy wypracowuje podsumowanie. Tak, jakieś. całość kompozycyjną taką, wiesz, jakbyś był poetą. Oczywiście, ale nie jest to tylko, myślę, jakiś mój syndrom. Ostatnio gadałem z Julkiem Strachotą i pytałem go o jakieś tipy około podcastowe, i powiedział mi, że Staraj się nie komentować wszystkiego na koniec. Tymczasem <laughs> jesteśmy po w jakichś 90% naszego, naszego podcastu i ja mam wrażenie, że skomentowałem co się dało. Nie? Więc... Więc y, może właśnie w ramach puenty uznamy, że robimy sobie otwarte zakończenie. Tak, tak, właśnie. Spróbujmy tak. Jak trzeba się wiesz, konfrontować ze słowem serce i z tak. poezją śpiewaną, to też z otwartym zakończeniem odcinka możemy się skonfrontować. Tak, bo, bo myślę, że sporo powiedzieliśmy o tym, ile orzekanie i podsumowywanie szkody przynosi i, tak. i, i zabija właśnie jakieś takie pole do udziału ważnego w tej rozmowie. I to musiałaby być kropka, a kropka jest kropką nienawiści, a nie będziemy tutaj z nienawiści. Tak. To był podcast Dziś. Rozmawiali z wami Jacek Paśnik, Olga Drenda i Dorota Dzięki. Dzięki. Cześć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku dziś. Wszystkie odcinki naszego podcastu możecie znaleźć na stronie newhomers.pl i w bezpłatnych serwisach streamingowych.